to głównym czynnikiem decydującym było zaufanie, które jakby poczułem, będąc w ośrodku. Będąc w ośrodku, no, opowiadałem o swoich problemach, dostawałem różne informacje zwrotne i rady nie, bo to nie tak, ale kierunkowskazy i narzędzia. I jakby zbudowałem sobie to zaufanie, otrzymałem to zaufanie i ja mieszkam bardzo daleko od ośrodka NAFO i taka perspektywa ucięcia tych relacji terapeutycznych i nie tylko terapeutycznych, ogólnie relacji, no trochę mi się wydawała przykra i nie chciałem jakby zaczynać swojej drogi jakby tłumaczyć nowemu terapeucie i opowiadać od początku, co ja przeżyłem, jak ja się czuję, co jak, tylko być dalej w tym procesie terapeutycznym, dalej pracować nad tym, co już osiągnąłem, albo reflektować, czy dobrze działam, czy są jakieś elementy do poprawy. I terapia ona mi to umożliwiła, tak? Bo mam prawie 700 km do ośrodka z miejsca, gdzie mieszkam, a właśnie myśl o tym, że ja do nowego terapeuty, czy do nowego ośrodka, do grupy terapeutycznej nowej będę uczęszczał, trochę z lenistwa, tak? Z takiego mojego, no że chcę już dalej kontynuować tą drogę, nie zaczynać od nowa. To było decydujące i no i to zaufanie przede wszystkim też myślę, że to zaufanie do ogólnie terapeutów i do całego tego przedsięwzięcia terapeutycznego, w którym się zanurzyłem i w który wszedłem, no bardzo mi się podobało i bardzo mi pomogło, tak? I to też jest takie, to też było takie mój cel po wyjściu ze ośrodka, żeby kontynuować terapię z tymi samymi terapeutami i to było takie, myślę, decydujące. Też nie wykluczam, bo już parę razy odwiedziłem osobiście ośrodek na różnych okazjach, ale ciągłość dla mnie i systematyczność bycia w terapii i też tego wsparcia, bo terapia to nie tylko to, że ja dostaję narzędzia uwagi, ale też otrzymuję wsparcie i jakby drugą perspektywę tego, co robię. I to, że to jest regularnie i cały czas, to było dla mnie istotne, bo osobiście przyjechać mogę raz na jakiś czas i to też niekoniecznie regularnie, tak? A to było dla mnie istotne, żeby cały czas w tym trwać i utrzymywać i systematycznie zbudować sobie nawyk tego pracy nad sobą, tak? A terapia mi bardzo w tym pomogła, zwłaszcza online, bo życie codzienne było różne, ale to, że jest online o tej godzinie, to było taką moją stałą. Więc no, to będzie pół roku. I co zdecydowało, to ja już w ośrodku sobie tak założyłem, że chcę kontynuować terapię przez pół roku. I tą grupową terapię online. I były momenty, że stwierdzałem, może już tyle, że wystarczy tam po 4 miesiącach czy po 5, ale sobie powiedziałem, że będę kontynuował pół roku, tak? Więc to też jakiś element mojego zrealizowania postanowień i założeń i celów, które sobie postawiłem na wyjście ze środka. I przedłużanie tych cykli, no to było takie regularne ze względu na to, że przez to, że to założyłem, to czy się czułem dobrze i w cudzysłowie pewnie, to i tak kontynuowałem, bo wiem, że i na pewno będę kontynuował. To też nie jest tak, że u mnie jest te pół roku, minęło i terapia online już mi nie jest potrzebna, że terapia grupowa mi nie jest potrzebna. Myślę, że jest mi potrzebna. Teraz po prostu znaczy sprawdzam. Uczę się też funkcjonować w innych aspektach życia. Jednak 10, no 11 właściwie godzin, 10 godzin w tygodniu to jest duży kawałek czasu i teraz sprawdzam na jakby realizuję się w innych aspektach, tak? Szukam wsparcia też w innych miejscach, buduję sobie siatkę wsparcia, ale ta terapia online
jest czymś, co, do czego na pewno wrócę, online grupowa, bo bardzo dużo to daje takiego właśnie tego wsparcia, refleksji i perspektywy dla mnie. A indywidualna, no indywidualna myślę, że jest cały czas mi potrzebna, bo ja patrzę na siebie czasami w takim zakrzywionej rzeczywistości. Czasami swoje działania i zachowania, moje działania i zachowania są według mnie w porządku i okej, okay, a w rzeczywistości, kiedy usłyszę perspektywę terapeuty bądź jakoś spokojnie zapyta się mnie o moje motywy, czy jak się czułem z tym, to wychodzi, że nie, tak właściwie to są dalej moje stare zachowania, takie jak się zachowałem w czynnym uzależnieniu, takie moje stare schematy funkcjonowania. A terapia mi to umożliwia, żeby zobaczyć tą perspektywę, tak? Żeby ktoś mi pokazał, żeby się zastanowił, czy na pewno to jest droga, czy sposób funkcjonowania, jakim dalej chcę iść, tak? Jest to pewnego rodzaju też taki bufor bezpieczeństwa. Oprócz tego też jest no, miejscem do tego, żebym poprawiał siebie i pracował nad sobą.